Cześć, nie wiem czy wiecie, ale Sylwester już za kilka dni. Wiem, szok, nie? Masakra, kiedy ten rok tak zleciał. Nie wiem, sama tragedia, ale pora zająć się makijażem sylwestrowym i karnawałowym. Dlatego stąd też moja intensywna propozycja. Fiolet okraszony fioletowym brokatem oraz jasnym brokatem z dominującym zielonym takim pigmentem, tak bym go określiła. Jeśli propozycja to tutaj oto podoba Wam się, to koniecznie obejrzyjcie filmik do końca. Oczywiście powieka jest już przygotowana, delikatny korektor, podkład, lekko, dosłownie leciutko przypudrowane. I teraz przystępuję już do makijażu. Główny kształt nakreślam cieniem matowym, fioletowym marki Bicor. Intensywny w kolorze. Czynność ta jest bardzo mozolna, no ale jeśli chcemy, aby było wszystko wykonane precyzyjnie, bez nieestetycznych smug, to niestety musimy troszeczkę napracować się. W końcu makijaż sylwestrowy, tudzież karnawałowy, nie jest makijażem codziennym, którego mamy dopracowanego do perfekcji. No, w związku z tym, że wykonujemy go praktycznie codziennie. Kolejnym kolorem, po którego sięgam, jest cień granatowy. Ja akurat mam z marki Glazel. Cień granatowy, matowy. Również kolor potrafi być bardzo niebezpieczny. I cieniem granatowym, ciemniejszym znacznie od fioletowego, przyciemniam już stricte makijaż od zewnętrznej strony oraz w linii załamania. Stworzy się taki fajny, trójwymiarowy efekt. Kolejną czynnością jest nałożenie cieni metalicznych. Cienie metaliczne będą również z dwóch całkowicie różnych firm. Cień metaliczny najciemniejszy, którego będę używała w tym momencie, to jest cień marki Gauche. Pędzelek syntetyczny idealnie się nada do takiego cienia metalicznego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że pędzelek spryskuje. Trochę poleciało. Nadmiar płynu ocieram o dłoń. I teraz takim mokrym pędzelkiem nabieram cień i nakładam go od zewnętrznej strony powieki do środka. Kolejny kolor, także oczywiście bazuje na fioletach. Może być ten sam pędzel wytarty. Tak samo czynią. O, tyle wystarczy. Cień Glazel, delikatniejszy, fiołkowy i ten kolor wyląduje na środku oraz od wewnętrznej strony. Kolejny bardzo istotny etap. Nabieram odrobinę korektora, tu jest korektor, chwilkę muszę odczekać, aż on zacznie wiązać się, zgęstnieje i pędzelkiem języczkowym, syntetycznym, rozjaśnię sobie powiekę od wewnętrznej strony. Teraz, gdy korektor jest jeszcze fajnie wilgotny, nałożę cień srebrny, który pochodzi także z palety marki Bicor. Wewnętrzna część powieki jest, biały cień widać, jasny znaczy się, czyli jest dobrze. Przystępuję teraz do malowania dolnej powieki. Sięgam po eyeliner w żelu i eyelinerem w żelu przede wszystkim przyciemniam dolną linię rzęs. Tak zwaną linię wodną. Brokat marki NYX Professional Makeup w odcieniu GLI11 oraz GLI07. Zresztą zaraz zobaczycie te dwa produkty w akcji. Zawsze odsypuję troszeczkę glittera na nakrętkę. Sięgam po Glitter Primer. Bo to, o czym należy pamiętać, nie wolno o tym zapominać. Brokat sam sobie nigdy nie utrzyma się na powiece. Zawsze musimy go po prostu do czegoś przykleić. Świetnie
świetnie radzi sobie ten primer z Nyxa. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów do klejenia brokatu, ale równie świetny i niezastąpiony jest Kreolan Glitter Gel, który ma troszeczkę lepszą cenę. I ruchem dociskającym przyklejam glitter. Czyli brokat, po prostu brokat. Trochę najeżdżam tym jasnym brokatem na fiolet, żeby lepiej zmiksować, połączyć te dwa kolory, by nie było takiego drastycznego przejścia i widocznej mega granicy. Teraz nakładam bazę. Nowość marki Golden Rose Liquid Glow Illuminator Tinted Prime and Highlight. I ja tą bazę, ten produkt zastosuję jako bazę pod makijaż. Chociaż on, tak jak już zresztą można to wywnioskować, świetnie może posłużyć jako rozświetlacz. Rozświetlacz nałożony na szczyty kości, tradycyjnie na szczyty kości policzkowych zamiast rozświetlacza w kremie, ale też do zmieszania z podkładem i dla uzyskania takiego ciekawego efektu glow, idealnego po prostu na co dzień. Zobaczymy, jak się zaraz baza będzie sprawdzać. W zmieszaniu z moim ulubionym podkładem Make Up Atelier Paris Fluid Wodoodporny w odcieniu 2NB. Korektor L'Oreal True Match. Bronzer nałożony, twarz ogólnie została przybrązowiona i przyciemniona. Teraz czas na nadanie efektu trójwymiarowego oraz na niepowtarzalną bohamę mamy. Róż, delikatnie wpadający w róż, coś nowego. Marka Milani, puder wypiekany numer 12 Bella Bellini. Jest to brzoskwinia na pierwszy rzut oka, ale ona właśnie ma w sobie troszeczkę różu i ogólnie bardzo ładnie opalizuje twarz. Dzięki temu produktowi wygląda no, po prostu ciekawiej, zdrowiej, promienniej. Same superlatywy, jak widzicie. Pędzelkiem takim zwykłym języczkowym sięgam po ten cień granatowy, już wspominany, marki Glazer. I ten cień nakładam od zewnętrznej strony. Niezmienna Mary Lumanizer, która idealnie rozświetli twarz. Dodatkowo jeszcze może dołożę puder rozświetlający marki Milani, który rozjaśni moją twarz i może troszeczkę bardziej kolorystycznie lepiej połączy się z tym fioletem, który mam na powiekach. Rzęsy mam wytuszowane, makijaż mógł być skończony, ale uważam, że jest niepełny. Zobaczycie zresztą za chwileczkę, jaką kolosalną różnicę dają nam sztuczne rzęsy i jak w makijażu dziennym. Oczywiście ja w zasadzie codziennie jestem bez sztucznych rzęs, bo nie mam na co dzień potrzeby, by doklejać sobie sztuczne. To tak, przy takich makijażach okazjonalnych, wyjściowych, po prostu rzęsy u mnie muszą być. Mam spuszczony wzrok, ponieważ właśnie będę kleić. I dzisiaj aplikuję rzęsy marki Ardell, model Demi Wispies, ale double up. I zobaczycie, co to będzie za hardcore. Niech klej trochę zacznie działać, zacznie gęstnieć i wtedy przykleję rzęsy i zobaczycie efekt. Makijaż jest już gotowy, sztuczne rzęsy doklejone, usta podkreślone. Postawiłam na neutralny kolor, taki pudrowy róż wpadający w miód, ale korciło mnie, żeby także coś zaszaleć z ustami i taki któryś z tych fioletów walnąć na usta.
Oczywiście górę wziął rozsądek, jakoś stwierdziłam odgórnie, że Wam się pewnie nie spodoba, będzie dla Was za dużo, dlatego jest tak bardziej naturalnie, neutralnie. Jeśli makijaż Wam przypadł do gustu, jak i cały filmik, to proszę zostawcie kciuka, napiszcie komentarz. I zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl, gdzie będą zdjęcia do tego makijażu i oczywiście lista wszystkich zastosowanych kosmetyków. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.